Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej realizowane na wydziałach w Toruniu i Bydgoszczy. Na kierunek zapraszamy osoby, które chcą rzetelnie i praktycznie przygotować się do rynku pracy. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne wybrałem ze względu na możliwość rozwijania swojej dalszej kariery w pracy. No, zajęcia są bardzo ciekawe, bo są takie przedstawione też materiały życiowe, że nie tylko jakieś same teoria, również jest właśnie praktyka. Dzięki praktyk właśnie też uzyskaliśmy duże doświadczenie. Poprzez opracowanie jakichś odpowiednich procedur będziemy mogli bardziej realnie działać w rzeczywistym świecie podczas występujących zagrożeń. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną, co przygotowuje ich do pracy w sektorze państwowym i prywatnym, w służbach mundurowych, służbach cywilnych, administracji samorządowej, prywatnych firmach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. W trakcie studiów studenci mają bezpośredni kontakt z wykładowcami i praktykami. Są to pracownicy policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, którzy przekazują wiedzę opartą o własne doświadczenie zawodowe. Na studiach obowiązkowe są praktyki, można również uzyskać dodatkowe certyfikaty poświadczające uzyskane umiejętności. Zajęcia praktyczne i wykłady dają ogląd na temat samej broni, posługiwania się tą bronią, ale również wprowadzają w praktykę posługiwania się, która może być przydatna w służbach, chociażby w pracy policji przyszłej czy straży miejskiej lub wojsku. Wykorzystujemy nowatorskie oprogramowanie do zarządzania kryzysowego, a zajęcia praktyczne to nie tylko profesjonalny kurs strzelecki, ale i gry decyzyjne realizowane w przestrzeni miejskiej oraz zajęcia studyjne realizowane w centrach zarządzania kryzysowego, aresztach śledczych czy jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Z 7 specjalności znajdujących się w ofercie to m.in. specjalność policyjna. W oparciu o umowę z komendantem głównym policji nasi absolwenci mają skrócone szkolenie zawodowe.